Witamy. Witamy wszystkich. Dzisiaj kolejny dzień, kolejna wyprawa na targ w Gliwicach. Chodźcie z nami, pooglądamy, co tam jest. Może coś kupimy, a może wy coś kupicie. Zapraszamy na wspólny spacer. Tak, dzisiaj idziemy tak na spontana. Rekreacyjnie. Nie mamy nic konkretnego na celu. Zobaczymy, co będzie. A dobrze wiecie, że jak nie ma się nic na celu, to zawsze się wychodzi z pełnym plecakiem. Dobra, zapraszamy. Zobaczymy. Zapraszamy, chodźcie z nami. Puzdełko z muszelkami. Dzień dobry. Ale trudno. Mało, ale będzie dobrze. Miejmy nadzieję. Upały. Ostatnio państwo byli? Nie, ostatnio. No też podobno strasznie było. Że gorąco, tak? No. Pierścionki Arabelli. No. Fajny, bursztynkowy? No. Chcesz, to bierz. Ja oglądam, ja muszę zobaczyć coś, czego ty już, na co ty już patrzysz, nie możesz, a ja po prostu muszę. Ja myślałem, że pominiemy to. Nie, nie pominiemy. Prasować nie trzeba, nie? Tak. W jakiej jest cenie? 30. Mhm. To na pewno weźmiemy. Nie komentuję. Nie komentuj. Ja uwielbiam takie rzeczy. Ja też uwielbiam te rzeczy. A córce chciałam dać, to by chciała przestań tak na starą. A nam to pasuje właśnie do pokoju. Ten mały? Ja w ogóle ten kolor lubię. Ale tak, kolor też jest fajny, no. To jakie to? A to jest poszewka. Tak, tutaj, nie? Pękany jest, a tutaj nie ma w ogóle tego. Masz jakiego Henry Struka? Tutaj, wreszcie coś nowego, że tak powiem, przybyło? Nie, nie, wysprzedaję. No, może ostatnio mi coś przeminęło. Może słynne tanga i walce. Wiesz co? Disco, disco. Co już? To wyciągaj sobie. Nie, no to, nie? No to wyciągnij portfel. 170. To są drugie słynne tanga i walce. Słynne tanga i walce to jest drugie. No to działa. Kolorowej. Halo?
Na razie weźmiemy serwetkę i tego słonia, nie? A potem się zastanowimy jeszcze. Nie wiem, co już wytypowałaś, co ten. No wiesz co. No stówką musisz, no nie ma. Tu nie będziesz mieć. Nie ma, nie szukaj. Twoje ci twoje. Moje. Na pewno takiej kwoty tam nie będzie. Na grzyby, to może na grzyby dobre. Nie, nie, dziękuję. Na 10 już. 10 minut. Weź pani dołoży do tego. Z 76 roku. Dziękuję. Jejku, to były materiały, nie? Kiedyś tak. Ja mam jeszcze po babci jej ścierki kuchenne w takim stanie. Tak, ja nieużywane. Ale, znaczy używała ich. A nie, ja mam jeszcze nieużywane. Aha, aha. Dziękujemy bardzo. Dwóch murzynów na grzybach. Mieli pełne. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To było dużo, nie? No, dużo było. Dużo. To ten wieszaczek był, nie? Właśnie to. Nie, to coś. Ale ja idę zaraz trio pooglądać. Księżny Jerzyk. Co to było? Ptaszek. Aha. Ale słóweczki są ładne. No. No dobra, do słóweczek wrócimy, choć idziemy tria pooglądać. Czekaj. Po 10 zł. Na świeczniki może nie będę patrzeć, nie? Bo mamy. Nie mam gdzie tego już. Jakiś liczny. Tu jakiś bobok. Dzięki, na razie. O, ja cię. Pamiętała pani. A myśmy nie byli ostatnim razem. Też nie było? Też nie było. A, to dobrze. To się dobrze składa. Ale miałam większe. A wczoraj wyciągnąłam bytomy przez przypadek. Bo to co miałam tak nie widzę. Ale w ogóle jakie to jest fajne, a ile za to całe? No tego to już nie. No to. To niech pani liczy. To proszę wycenić. 50? Mhm. Dobra. A tam są ptaszki? Nie. Są. Są ptaszki i motylki, jest owocek i kwiatki i winogronka. Nieślicznie. Dobrze, to na pewno bierzemy. To odkładaj, bo ale znając to szczęście przyjdziemy do pani. Nie, zaraz się tak? rozliczymy, bo. Dzisiaj chcesz tak. Dobra. Na miesiąc popatrzeć. Będzie gorąco, szybko. Będzie, no. Mikołaj. No. No kurczę. Tu baby były, a tu były Mikołaje. Tak. A to nie jest zniszczenie. Gorsze jest jak pęka na tym, na, na składaniach, często nie? Często są pęknięte. Często, bo rozkręcają, nie cudują. Nie, to samo chyba nawet pęka z tego, z wysuszenia drzewa. No tu są małe. Są małe, no chyba komplet, bo takie ciężkie, nie? No. Już jest. Śmielów to jest. Tak. Ja się zastanawiam nad triem. Bardzo ładne. Nad którym? A. Ja już wiem. No. A, widzę nagrywanie. Zaś będę oglądał.
Zapraszamy. Bardzo się cieszymy, dzień dobry. Dobry. Następnym razem może coś kupię. O, to były te. Tak? Jeden mamy, zaś drugi. Żona zaś... A ja już mosiąc widzę i już po prostu głupieję. A my też tego mosiądę. Tak? Ja i zegar jakiś. Ja od mosiądzu zaczęłam. W domu zbierałam, tak mi się podobało. Zbierałam. Już potem miałam w szafie taki baniak od prania. Ja pracowałem na hucie i my też tam odlewali brązy, mosiądze, nie? To była taka moda jak za komuny jeszcze. To ten co na piecu, to on non stop puchy, a non stop zegary. Ktoś w domu miał jakiś świecznik, już demontowali, już do formy i lali, nie? Odlewali tego masa. Mi się zawsze podobał i teraz mi się podoba. A teraz go coraz to mniej. Ale w ogóle w Niemczech to już na pewno nie ma. Na flomarkach nie ma. My już to widzimy na targach, że coraz tego mniej. I ceny są, no, ceny są... No. A w Niemczech to się zaraz nie wiem, bo nie wiem. O ile on mi kiedyś mówił po 12 euro kilo, to było to aha. No to oni to też na złom. No. Tak. To też nie jest mało. Bo jakie to jest ładne. No ale to jest duo. Tak. I to jest niby ten, niby miśnia. Znaczy to jest miśnia, no. Nie tylko miśnia robiła szable i to jest problem. Nie wiem, tego jest milion znaków. No właśnie, kurczę, a później rozpoznać, czy to jest prawdziwa miśnia, czy coś innego, to... Ja się na tym nie znam tak dobrze. No, to potem też cena, nie? Dlatego tak strzeliłam w ten. A jaka cena tego? Po 3 dychy. My celujemy w tria. Bo jest plan, ale no dzisiaj, kurczę, to pech, to takie piękne i... To pól, właśnie... Chodzieża. Ale też nie wiem, czy to jest, nie jest innego kompletu, bo ten ma tu rys. Aha, a na filiżance nie ma i na tym nie ma. Aha. Ale byliśmy w Tychach i pan właśnie miał filiżankę do tych ryfrowanych talerzy, była złota. Złote miał podkładane, że złote te wypełnienie zamiast srebra. A no były. I wtedy też miało ryfrowane. Te ludwiczki. Ale to jest za duże, to jest do powieszenia, nie? Nie, to jest na czachu, nie? Ale za dużo. Nie ma ciasto. Jejku, ale Ludwiki. Po 4 dychach, bo jest bardzo zniszczony. Ja się muszę rozejrzeć, bo... Jakiś trio, nie ma tam w magazynie. Bo ostatnio jak pani zaczęła wyciągać, to... O, domyślam się, stanie w tym upale to... No, i dlatego mówię dzisiaj tylko dlatego, że się umówiłam z klientem tam na ten 15. To przyjechałam i mówię tak na szybko dzisiaj. Cygerfiltki? Tak. No dobrze. Moje dzieciństwo. Co chcesz tu weź? Tak, ale patrzę na to, co ty jest. To jest angielskie. Mhm. Ty to zawsze wysznupisz jeszcze coś. Ty ale jest... piękna. No właśnie. Ciekawe z czego. Dobra, później będę to tłumaczył, jak coś. Trochę nie ten styl, no, ale... Czemu? Jest zamek. A puszka w jakiej cenie? 45. A nie chcę pani z rycerzem. A ma pani? Mam. Gdzie? Ale nie tu. Nie tu. Ale to też jest fajne. Ale my będziemy potrzebować i tak parę. No. To jest w dobrym stanie, bo niektóre są bardzo zardzewiałe w środku. Aha, że w środku. No. Mają ten nalot taki, nie? Ale rdze mają.
troszeczkę tam też jest, ale to to jest troszeczkę. Weźmiemy ją, nie? Mówisz? Mhm. Na szerokość będzie dobra, bo to jest ważne. Tak. No bo to będziemy tak widzieć, nie? Gdzie ty chcesz? Tutaj? Na szafie. Aha. Na górze, nie? Będziesz jeszcze wyżej to widziała. No. Dobra, no, no to odkładaj znowu. Jednak powiedziałem, że przyjdziemy na koniec odebrać. A jak pani ma inne, to poprosimy na ten ostatni tydzień miesiąca, nie? Na to ostatnie. Tylko wymiary, żeby były mniej więcej takie same. Nie, one wszystkie są, bo to są po piernikach niemieckich. No, po piernikach. Na bogato lecieli, nie? To były wersje kolekcjonerskie. Aha, dobra, już. Co nie. To jest? No to co chciałaś się uczyć? Co mi się podobało z wyglądu, ale służyć to. Byś się nauczyła kiedyś. Przypomniałbym sobie, jak to było. O, taką samą mamy. Identyczną mamy od Tomka, no. Też piękne są. A myśleliśmy, że ten, że słabo wygląda tarka już. Nie, do pani się przychodzili tu zawsze, zawsze, zawsze coś, zawsze. Oblecimy. Może są wytrzymali, nie? Już grzeje, a co dopiero... Patrz, jaka świnka. Ojejku! To mi się podoba. Co, to sówka? No, i Jerzyk, co? Musiała. Co? No dobra. Sówkę. Dobra, Jerzyka. I sówkę, dobrze. Jerzyka i sówkę, nie? Nie wiem, jak ci tam pani będzie liczyła, ale no, dobra. Nie wiem, ale dobra. Jeszcze a Szonika nie chcesz? Nie, słonia już tu są mam. Takie... A to jest koń podobnej? No koń podobny. Jeszcze mi sarny brakuje. Szukaj, może gdzieś pani tu ma. Ja nie widziałem tutaj, nie rzuciło mi się w oczy. Mam w moim zbiorze. Chyba leżącą mam taką. Właśnie leżącą, bo mam stojącego jelenia i właśnie chcę leżącą sarnę do niego. Ty jesteś wymagająca. A ma pani taką w ciapki tą sarnę, czy gładki może? Nie, gładziutki, gładziutki. Jaka będzie. Bo ja mam takie właśnie... Bo jelenia mam z taką grzywą i z tą paterą mam taką, ale to... Patera to od lat. Nie, tak, ja tego nie czyszczę tej patery, bo... A to jest serwetnik, patrz. Stojącej to nie będzie za bardzo pasować ta leżąca. Nie? Do stojącą lepiej sobie ten? No ja mam, nie wiem, ja mam... Będziesz musiała przyjeżdżać i przypasowywać. Może dlatego, że kiedyś widziałam leżącą i mi się spodobała, a nie kupiłam, potem żałowałam. Nie, mała, to co ja tak. Aha. A ten jeleń to mam takiego gdzieś. A ja nie pasuje nam do wystroju. Taki, taki typowo, no, niemiecki nawet. Nie, ja też myślałam, że nawet pod Rosenthala, nie? Te letnie bukiety właśnie i tak dalej. No. No właśnie też myślałem, że. No, super, to wszystko na eksport, nie? Co szło? Tak, my tego nie oglądaliśmy. No, nie było tego, no, nie no. Dla nas. Nie było dla nas. Ale teraz to wraca do nas. Z powrotem. No to do zobaczenia. Gustowna torebka na zakupy. Z pana. Pana. O ile te płytnie pan ma? Od 10 do 25 tak, w tej skrzynce. A w tamtej skrzynce pan ma, proszę pana, po 10. I 3 za 20.
W jakiej cenie te mniejsze talerzyki są? Wszystkie talerzyki są po 35 zł. Albo proszę pana 3 za stówkę. Dzięki. Proszę. I Rostowice? Tak. Zdełeczko cynowe? Tu przy słuchawkach. Plastik. Aha, plastik. Znaczy lekkie. No nie. Chodź na chwilę. No jest tylko dwa. Jeden mały, drugi duży. I taka patera. No i patera duża. Ale ładne, ładne no. Chodź na chwilę. Świeczniki. Widziałeś takie kinkietowe? Oj, oj, oj. No. Ale... Aha, że to na świeczniki. Do ściany. No. To fest miejsca by zajęło. Ale fajne. Takie sobie. Ta. No teraz są, nie? O właśnie, ciekawe czy państwo będą. Tutaj już jest tak, wiesz, jest taki misz-masz. A, znowu. Dobra, nic dla nas tu nie ma. Ja nie przyjeżdżam, bo
kupał taki, ale... A no. Piotrka, wyłącznie piotrka w tyczkę, bo tak kupowałem na dole. Dobry. Ja tu pociana, żeby wybawić. Może Andrzeja sobie weźmiemy winyl Andrzeja. Co? Może kontrol? Nie. Urszula. Która? Ta trzeźwa. Jeszcze w tych czasach. Chyba. Nie, ale co to było za Urszula? Jezu, tak ty na mi... poważnie teraz, bo to... Ty żeś mi teraz masz, chcę zobacz. O, kolejne słynne tanga i walce. Dobra, dojdę tam do końca. Daj to mu. Koryty! Panie! O! Co? No dalej, dalej. To? To. To trzymaj. Zobaczymy. Ja muszę zobaczyć. Aha, dobra, muzyka organowa, to mnie interesuje. Powiem ci, widzę tego dużo. Za każdym razem są. W jakiej cenie by ta płytka była? Powiem, cena atrakcyjna. Ale się boję jej, powiem tak trochę. Zobaczymy. Chcesz sprawdzić? No. No dobrze, skoro chcesz sprawdzać. A państwo nie macie na YouTubie takiego? Mamy. To tam po staru, to moja mama cały czas ogląda. 4 minuty. Super. Pokazujemy, co jest na targach, nie tylko, no, co jest na targach. To właśnie moja mama cały czas ogląda. Fajnie, bo niektórzy nie mogą wyjść na targi, sobie oglądają od nas, od innych, nie? Czasami są, no, daleko się mieszka, żeby gdzieś tam dojechać. To jest lampa awaryjna. Fajna. Dobrze, zobaczymy. Będę ryzykował. Nie, to jest spoko. Bo też chyba też za granicą byliście chyba... Nie, 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 my nie. Nie, my nie jeździmy za granicę. Nie. Inni znajomi jeżdżą, ale... Zagraniczne to my oglądamy, ale francuskie targi, ojej, to są... Super się ogląda. My po polsku pokazujemy, jak to z polskiej strony wygląda. Trochę inaczej niż te niemieckie. Drożej. U nas. Dobra, idziemy dalej, dziękujemy. Tylko nie mów, że ptaszek. Nie wiem, się patrzę, co to jest. Już tam 36, ale tak mamy mniej niż my zapłacili 36. Tak mniej. Macie 9. To jest... Bożanto? Ale nie musisz. Był cięższy, myślę. Mhm. Ale coś mieszanka jakaś ciekawa? No już nie ma, ty. No właśnie. Dobra, idziemy dalej. Już nie mają państwo tych, no, na atłasie malowanych? Nie, wszystko poszło.
No jak nie jest wystawione, to nie mam musiał. Ale zapytam. Ty musisz się pytać. To może ja mu to przypomniałem, nie? Ja mówię, ale sobie gazety zbierał. No. Album. 50 i 20, 70 lat. To będzie właśnie na grafiku. To pozycja. No musiała, może zmieniamy Ludwiczki na aniołki. Ale ładne. A te kieliszeczki? Nie ma właśnie. Chyba, że na talerzyku jest, bo czasami nie było na kubeczku. Ładne to jest, nie? No to są takie jeszcze inne. Jakiś paluszek jest ładny. Pan ma kieliszki z różnego typu sortu. Wie pani, 6 na przykład 15. 6. A te też tam tanie. Broszko. Myślałam, że to jest maluch, ale... Nie, nie, nie. To jest Fiatek. Aha, to jest cały taki ten. Tyle szabla do otwierania dużo. No nie wiem do czego. Do otwierania? Nie. To... No ale to takie może drugie? Do wbicia. Mhm. Do Fiatka na przykład, nie wiem. No. Zielone ładne, nie? Co? Zielone. No ładne. Szkiełko. A to takie kobalcikowe wazoniki, mamusia. Ciekawe jaka cena. Mówisz, musimy brać pod uwagę, że za chwilę znowu kolejny wazon przyjdzie.